Stanisław Marian Koziej urodził się 8 lipca 1943 roku w Gliniku na Lubelszczyźnie. Swoją służbę wojskową rozpoczął w 1962 roku jako podchorąży w Oficerskiej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1965 roku pełnił kolejno służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 49. Pułku Zmechanizowanym w Wałczu 15. Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie następnie w dowództwie śląskiego okręgu wojskowego we Wrocławiu, aby ostatecznie trafić do służby w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.